Cześć, ja jestem Brodaty, a przed Wami kolejny materiał z playlisty 5 powodów, dlaczego warto zagrać w daną grę. I zaraz ktoś na dzień dobry krzyknie, że jest to gra dla dzieci. Jak można grać w Plants vs. Zombies Garden Warfare? Przecież to takie dziecinne, takie kolorowe, takie ciasteczkowe. Dorosły facet, niemal 30 na karku, mógłby mieć piątkę własnych dzieci, a ten gra w takie jakieś dziwne gry. Mimo wszystko ten tytuł jako chyba jeden z nielicznych, którego wydawcą jest Electronic Arts, mogę polecić z pełną świadomością swoich słów, mimo że większość gier EA w mojej ocenie nadaje się co najwyżej na papier klozetowy, to w tym przypadku jest całkowicie inaczej. Przed Wami 5 powodów, dla których warto wydać te kilkadziesiąt złotych i ten tytuł po prostu przetestować. Zdobyć go możecie też troszeczkę taniej z linków dostępnych w opisie. Zapraszam Was zatem na prześmiewczą, humorystyczną rozwałkę z zombiakami i roślinkami. Powód pierwszy. Dynamiczna, humorystyczna, kolorowa, odmurzająca i dająca po prostu tony niewyjaśnialnego relaksu, rozrywka. Tutaj nie ma spiny, wyzwisk od noobów na czacie, darcia mordy, że drużyna lami, albo nie plantuje bomby, albo nie ogarnia. Ciężko też kogoś oskarżać, na przykład o aimbota, albo jakieś cheaty i sprzedawanie samych headshotów, skoro zabawa jest trzecioosobowa i bardziej taka arcade'owa. Biegamy, strzelamy, przejmujemy punkty, podnosimy zabitych towarzyszy, stawiamy roślinki broniące ogródków, albo wskrzeszamy sobie z ziemi różnorodne zombiaki. Dla mnie osobiście ta gra jest idealnym balansem między, powiedzmy, relaksem, przyjemną, nieskomplikowaną zabawą, a takim nawet delikatnym skillem, by jednak po prostu być w tej grze dobrym i umieć grać daną klasą postaci. Gra jest, jak mówiłem, bez tak zwanej spiny, ale z drugiej strony potrafi być też dynamiczna, potrafią być takie rundy, gdzie gramy na granicy zwycięstwa i przegranej. Powód drugi. Całkiem spora ilość rzeczy do odblokowania. Przede wszystkim postacie, zarówno u zombiaków, jak i u roślinek. Mamy cztery główne klasy postaci. Każda jest dobra w czymś innym. We wspieraniu drużyny, w leczeniu, w frontalnym ataku, albo na przykład w snajpieniu na odległość. Do tego dla każdej klasy mamy tak jakby możliwość odblokowania innych podpostaci. Jest ich łącznie kilkadziesiąt na jedną stronę. Każda z tych podpostaci posiada inny wygląd oraz inną broń główną. Ta broń posiada na przykład inny styl ataku, inne obrażenia, inny rozrzut, inny magazynek, czy na przykład też inny opad pocisku. Za bitwy, zabicia, asysty i ogółem za wszystko co robimy otrzymujemy tak zwane monetki. Je możemy wydać na kilka różnych takich jakby saszetek z kartami, ja to nazywam stickerami. Są w różnych cenach i zawierają różne rodzaje kart. Poza częściami postaci, które musimy sobie skompletować do odblokowania całej jakby postaci, znajdziemy też elementy wystroju, skiny, naużywane bronie oraz karty, jak ja to nazywam, karty minionów. Roślinki dostają różnego rodzaju, roślinki, tak? Które mogą zasadzić w doniczkach. Jedne strzelają na przykład do zombiaków, inne leczą, jeszcze inne ogłuszają, albo otruwają, czy podpalają. Zaś minionowe karty zombiakowe możemy używać do wykopywania jakby z ziemi różnych zombi, które będą atakować okrutki roślinek. Wśród nich na przykład zombiaki z takimi tarczami z przodu, zombiaki biegacze, które szarżują na roślinki, albo zombiaki leczące. Powód trzeci. Całkiem spora ilość trybów rozgrywki. Przede wszystkim znajdziemy Gardens and Graveyards, czyli tryb, w którym po prostu zombiaki atakują ogródki roślinek i muszą przejąć kilka z nich, a następnie zaliczyć dość trudną misję finalną. Oczywiście w humorystycznym stylu. Na przykład musimy przepchać taką wielką kulę golfową z bombą w środku do dołka golfowego. Prócz tego mamy zabawę z gnomami. Na mapie pojawiają się gnomki, które trzeba donieść do bazy wroga, jak to się mówi w CS-owym, Counter-Strike'owym stylu, splantować. No i obronić, by wróg po prostu nie rozbroił tej bomby. Ciekawym trybem jest też Garden Ops. Wcielamy się w rolę roślinek i bronimy jednego ogródka przed wieloma falami nie tylko zwykłych zombiaków, ale też postaci zombiaków znanych z gry, czy na przykład bossów, które co jakiś czas jakby posiadają tak zwany boss wave i w tym momencie losuje się po prostu, losują się trzy rzeczy, na przykład jeden boss specjalny, na przykład Yeti, jeden dodatkowy respawn zombiaków w konkretnym miejscu mapy, albo dodatkowa kasa dla nas na wydatki. Mamy też tradycyjny deathmatch drużynowy z tak zwanym potwierdzeniem zabicia, no ogółem raczej nigdy nie powinno wam się tutaj nudzić.
Powód czwarty. Taktyczne podejście. Niby ta gra wygląda dziecinnie oraz niezbyt skomplikowanie. Wygrywa drużyna, no moi drodzy, która obierze odpowiednią taktykę i dostosuje się do tego, jakimi postaciami gra przeciwnik. Przykładowo po stronie zombiaków musimy budować portal, który przyspiesza nasze natarcie. Musimy się wyrobić w czasie, prawda? Portal skraca nam tą drogę, a zadaniem roślinek jest go zniszczyć i nie dopuścić do odbudowania. Gra zespołowa jak najbardziej tutaj istnieje. Leczenie towarzyszy, zasłona dymna albo odpowiednie używanie umiejętności w stosunku do, powiedzmy, umiejętności przeciwnika. Zdarzało mi się grać z kolegami aż tak drużynowo, że zombiaki pokonaliśmy w pierwszym ogrodzie w ciągu pierwszych 4-5 minut. Warto też powiedzieć, że da się zniszczyć niektóre obiekty, otoczenia, odblokować na przykład dodatkowe przejścia, zarówno ofensywne, jak i defensywne. Na jednej z map przykładowo możemy otworzyć przejście prowadzące niemal wprost do ogrodu z portalu zombiaków. Albo odwrotnie, roślinki mogą go wykorzystać, by szybko ten portal po prostu zniszczyć. Powód piąty. Dość zaskakująco fair model płatności ze strony Electronic Arts. Nie mamy tutaj, podobnie jak w Battlefieldach, pakietu premium, musimy dwa razy zapłacić za tą samą grę. Tutaj płacimy i gramy. Oczywiście mamy możliwość kupienia tych monetek, o których mówiłem, za realny hajs, ale w sumie nic wielkiego nie dostajemy z kupowania tych stickerów czy tych saszetek z kartami. Inne postacie nie są specjalnie jakieś mega lepsze od reszty. Każda z postaci ma po prostu swoje zalety oraz wady. Każdą trzeba się troszeczkę nauczyć grać. Stickery, jakie kupujemy, nie zawierają na przykład lepszych broni, dodatkowego pancerza, zwiększenia życia czy czegoś w tym stylu, bo po prostu takich rzeczy w tej grze nie ma. Co najwyżej, kupując monetki, możemy kupić wiele stickerów z zombiakami do podnoszenia z ziemi albo roślinkami do stawiania. Jednak one tak naprawdę nie zaburzają balansu gry, bo to wszystko zależy od tego właśnie teamplayu, tej wspólnej gry, tak? Cena gry też nie odstrasza. Możecie ten tytuł dorwać w porywach od 30 do 60 zł w różnych miejscach, różnych źródłach. No cóż, to było 5 powodów, dla których warto zagrać w Plants vs. Zombies Garden Warfare. Dla mnie jest to naprawdę dobra gierka. Przyjemna, relaksująca. No, rozrywka jest bez spin, bez nerwów, bez wizysk i tak dalej, a z drugiej strony akcje potrafią być naprawdę dynamiczne, ciekawe oraz nawet leciutko skillowe, kiedy nauczymy się bardzo dobrze grać konkretną klasą postaci. Tyle.